Za nami lutowa sesja Rady Miasta. Radni przyjęli 6 uchwał. Jak informuje magistrat, 2 z nich dotyczyły miejskich finansów, a dokładnie zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej. Przesunięcia budżetowe mają związek m.in. ze wzrostem średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, a także realizacją nowych projektów inwestycyjnych. Miejscy radni zdecydowali, że miasto przejmie od powiatu bełchatowskiego zadanie. Chodzi o przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Cegielnianej od ulicy Pabianickiej do ulicy Czaplinieckiej, która właśnie jest w zarządzie starostwa. Podczas sesji rozmawiano także o doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Radni przyjęli uchwałę, która zakłada, że w 2024 roku na ten cel miasto wyodrębni w budżecie blisko 465 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone będą głównie na studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Radni zajęli się również tematami społecznymi. Miasto pozyskało rządowe środki na realizację 2 dużych projektów. Chodzi o projekt społeczny CUS-2 dla powiatu bełchatowskiego i program osłonowy pod nazwą Wsparcie seniorów na rok 2024.